Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani, uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo Pańskie. Dziwactwo księdza Marcina, że zawsze przed kazaniem musi być pieśń do Ducha Świętego, w cudzysłowie pokazuje, bo dobrze jest nieustannie przyzywać Ducha Świętego, aby On też otwierał nasze serca przede wszystkim na Słowo Boże, może dzisiaj szczególnie bardziej, bo myślę, że wszyscy jesteście bardzo mocno zmęczeni, bo pokonaliście ileś kilometrów. Wiem, że najbardziej to nie jest tyle nawet jazda męcząca, co te stanie w korkach, których wiele was doświadczyło, więc też te nasze ciało już jest może trochę zmęczone, ale chcemy ożywić Ducha. Duch Święty jest tym, który ożywia, dlatego musimy go jak najczęściej przyzywać. Dzisiejszy tekst świętego Łukasza pokazuje Jezusa trochę w niecodziennej takiej sytuacji, bo my lubimy taki obraz Pana Jezusa, który idzie z pomocą, pochyla się nad biednymi, potrzebującymi, ozdrawia, a dzisiaj Jezus robi taką burdę w świątyni, bo wyrzuca sprzedających. To Łukasz to i tak delikatnie opisuje, bo inny z ewangelistów to wpisuje wprost, że porozrzucał pieniądze, powywracał stoli. Mało tego, wziął bicz, ukręcił go i jeszcze tam po ich porozpędzał. Więc nie jest to taki obraz Jezusa, który widzimy w całym tekście Ewangelii. I istnieje też niebezpieczeństwo wielkie, sprowadzenie tego tekstu tylko do wydarzenia, które odbyło się w świątyni jerozolimskiej. Do wydarzenia, które było tylko faktem historycznym. Ten tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy, tak naprawdę myślę, że dzieje się codziennie. To jest wydarzenie, które Jezus czyni codziennie. Tylko że czyni to ze świątyniami Ducha Świętego, czyni to z naszymi sercami i pragnie to czynić z naszymi sercami, pragnie powywracać to, co jest złe, pragnie powyrzucać to, co jest złe. Dlaczego? I zobaczcie, nikt tego tekstu nie wybierał na dzisiaj. On jest przypisany od momentu reformy liturgicznej do
piątku 33 tygodnia zwykłego. My nie ustawialiśmy terminu rekolekcji pod teksty biblijne. I zobaczcie, Jezus dzisiaj do nas przypomina zdanie: mój dom będzie domem modlitwy. A Bóg chce, aby twoje serce było Jego domem. Bóg, kiedy Jezus przyszedł na świat, święty Jan Ewangelista opisuje bardzo pięknie, to jest w tekście greckim, że Słowo rozbiło namiot pomiędzy nami. My tłumaczymy to, że wybudował dom pomiędzy naszymi domami. I sobie wyobraźcie teraz wasze domy, czy wasze mieszkania w bloku i pomiędzy nimi, na którejś z klatek, na którymś piętrze, w którejś z klatek, na którymś, czy na którejś z ulicy waszego miasta, w jakimś domu, mieszka sam Jezus. Jest pomiędzy nami i tak jest. I tak jest, bo przecież ta świątynia jest Jego domem. Ale nasze serce ma być przede wszystkim domem Boga. Bo Bóg nie chce mieszkać w murach, bo za moment powie, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. Dlaczego? Bo pragnie, aby świątynią Jego było serce. I pragnie tam wejść, tam zamieszkać, tam być. A co my czynimy? Czy przypadkiem nie zachowujemy się jak arcykapłani uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu, którzy czyhają, żeby tylko znaleźć furtkę, aby przejść obok Jezusa, aby się z Nim nie spotkać? Kiedy my wybieramy takie momenty, że nam jest dobrze z Nim, On jest nam potrzebny, ale kiedy zaczyna być nam dobrze, zaczynamy rzeczywiście funkcjonować kapitalnie, jest nam dobrze w życiu, doświadczamy czegoś, czy przypadkiem czasami nie jest tak, że to w tym momencie, Panie Jezu, to zostań w przedpokoju mojego życia. Zostań tam i poczekaj, i aż mi będziesz potrzebny. Bo też zachowujemy się jak te tłumy, które słuchały Jezusa z zapartym tchem. My Go słuchamy, ale czy Go słyszymy, czy przyjmujemy Jego słowo, czy pragniemy Nim żyć i czy wcielamy w swoje życie? Królowa pokoju bardzo często, i uważam, że to jest naprawdę jedno z ważniejszych tych orędzi, które zostaje na marginesie. Jeden z kamieni, który zostaje na marginesie, to jest wsłuchiwanie się w Słowo Boga. Ona nie mówi wprost, może bezpośrednio, też mówi o tym, ale bardzo często mówi pośrednio o wsłuchiwaniu się w głos Boga, czyli życiem, tekstem biblijnym. Życie Pismem Świętym. To jest słuchanie Boga. Nie ma innej drogi. My czasami próbujemy na różne sposoby. Mówimy też o orędziach. Czy patrzymy też na orędzia? Czy przypadkiem nie patrzymy tak, że orędzia są tylko słowami Matki Bożej? Bo istnieje niebezpieczeństwo, że sprowadzimy orędzia Królowej Pokoju tylko do jej słów, a to nie są jej słowa. I musimy to sobie jasno uświadomić. Bo ona, kiedy przychodzi, to nie przychodzi z własnego pragnienia, z własnej woli, z własnego widzimisię. Czy jakbyśmy na język łaciński przetłumaczyli, to widzi jej się. Ona przychodzi z polecenia Bożego i wielokrotnie powtarza, że Bóg pozwolił mi być między wami. Bóg pozwolił mi przyjść do was. Bóg pozwolił mi mówić do was. Ale ja przekazuję Jego słowa, bo jestem Jego pokorną służebnicą. I to musimy sobie uświadomić też. Tutaj, kiedy zaczynamy wieczernie Królowej Pokoju, kiedy tak pięknie modliliście się modlitwą różańcową i wsłuchiwaliście się w słowa przekazane przez nią, bo tak powinniśmy mówić, ale które są słowami
jej syna i ojca naszego. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, bycie na wieczerniku i rozpoczęcie, to nie wiem, czy macie świadomość, co zrobiliście, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przyjeżdżając tutaj na te rekolekcje. Bo myślę, że musicie sobie uświadomić i otwórzcie wasze serce. I bardzo proszę, czy w czasie modlitwy, czy w czasie konferencji, a przede wszystkim w czasie Eucharystii, otwórzcie wasze serce i pozwólcie powywracać wszystko Jezusowi, to, co jest niepotrzebne. I wyrzucić to z tej świątyni. Wyrzucić. Nie tyle wywrócić, ale pozwólcie posprzątać wasze serca Jezusowi. Pozwólcie, aby On się nimi zajął. Nie kombinujcie. Zrezygnujcie z waszych sił, a zdecydujcie się na Jego wolę. On wie najlepiej, co nam jest potrzebne. Dlaczego? Dlaczego wie najlepiej? Bo nas kocha nieograniczoną miłością. A jeżeli ktoś kocha nieograniczoną miłością, to jak może dla swojego najukochańszego dziecka, bo takim jesteś, najukochańszym dzieckiem, to jak on może dla swojego najukochańszego dziecka chcieć źle? I nawet jeżeli cię doświadcza, to po coś. Ty dzisiaj możesz tego nie wiedzieć, ale czy musisz? Nie musisz, bo nie jesteś Bogiem. Jesteś Jego dzieckiem. Czy jak dwuletnie dziecko wyciąga rękę do ognia, to wie, co czyni? Nie wie, ale rodzic chwyta go i odciąga, żeby się nie uparzyło. I tak samo jest z Bogiem wobec nas. Dlatego pozwólmy Mu się poprowadzić. Dlatego Maryja, Królowa Pokoju, przychodzi każdego dnia z otwartymi ramionami. Musimy to sobie uświadomić, że Matka Boża każdego dnia w tej postawie przychodzi. My znamy ten wizerunek z ręką na sercu i z wyciągniętą dłonią, ale kiedy przychodzi, ma otwarte ramiona, bo przychodzi do każdego. Po co? Bo te otwarte ramiona czekają na ciebie. Na ciebie. Dlatego też jesteś zaproszony, aby być jej apostołem i apostołem jej syna. I myślę, że to będzie wybrzmiewało wielokrotnie. Dlatego też pozwólmy poprowadzić się. Znajdźmy też w czasie tych rekolekcji, bo będzie dużo słów, ale znajdźcie czas na bycie tutaj, kiedy On jest w Eucharystii. I bardzo proszę was, że kiedy tutaj przyjdziecie, odłóżcie różaniec na bok. Nie przychodźcie tutaj z niczym. Nie bierzcie koronki, nie bierzcie żadnego modlitewnika. Przyjdźcie tutaj i tylko bądźcie w ciszy. Nic nie mówcie. Pozwólcie, żeby On w końcu do was przemówił. Niech On do was przemówi. Zacznijmy słuchać Boga. Niech te rekolekcje będą czasem, jak mówiliśmy we wstępie, jak jest myśl współodczuwania z Maryją, a Maryja współodczuwała słuchając Boga i tylko i wyłącznie Go słuchając i pełniąc Jego wolę. Amen.